Robert Janowski nie udziela się w mediach tak energicznie, jak jego żona. Po raz kolejny zabrała głos w ważnej sprawie. Po obejrzeniu materiału drżała cała ze złości. Robert Janowski ceni sobie szczerość swojej żony. Podobnie jak internauci, którzy po raz kolejny dowiedzieli się o pewnej sprawie, nie kryła smutku, postanowiła też zaapelować. Interwencja policji wzburzyła wszystkich bez wyjątku, jest zdruzgotana tym, co zobaczyła w internecie. Żona nie boi się wyrażania swojego zdania, co widać w wielu jej opublikowanych postach. Tym razem nie wytrzymała, obejrzała materiał z interwencji policji, gdzie słychać płacz dzieci. Ojciec maluchów był zbulwersowany tym, że funkcjonariusze zdecydowali się zwrócić mu uwagę. Tłumaczył, że wyszedł na zamknięty plac zabaw, przynależący do jednoklatkowego bloku. Spędził z trójką dzieci 3 tygodnie w zamknięciu, jest ich jedynym opiekunem i chciał jedynie, by choć przez chwilę pobawiły się na świeżym powietrzu. Mężczyzna podczas interwencji nie chce podać swojego nazwiska, a u którego widać bronią pasa, zaczyna podnosić na niego głos, podobno też się nie przedstawił. Sekundę później słychać rozdzierający płacz dzieci, które wyraźnie są przestraszone. Potem chce, by ojciec wszedł do radiowozu, pociechy zaczynają płakać jeszcze bardziej. Sąsiad nagrywający zdarzenie z okna uchwycił też moment wypisywania wniosku do sądu. Nie mogła nie wyrazić swojego zdania. Zarówno Robert Janowski, jak i jego żona mają nadzieję, że ktoś zainteresuje się sprawą. Dzień dobry. Nie chciałam zaczynać dnia takimi wiadomościami, nie mogę tego słuchać, płacz dzieci rozrywa mi serce. Nie wiem, czy Krzysiu to ten facet z bronią, dzięki której czuję się taki ważny, nie wiem, czy ktoś, kto przywoływał z boku, zwracał się do niego właśnie, ale jeśli tak, dlaczego nie podszedł, dlaczego nie zareagował, komu zabrakło odwagi? Słuchałam ostatnio w TVN24 Mariusza Ciarki, rzecznika prasowego komendanta głównego policji, to nie tak miało być, panie inspektorze, zupełnie nie tak. Polska policja, nie zostawicie tak tego, prawda? Rozumiem wasze obowiązki i znaczenie munduru, ale w tym wszystkim, trzeba być jeszcze po prostu człowiekiem. Zwykła ludzka przyzwoitość może nie uratuje tego kraju, ale na pewno uczyni go lepszym i piękniejszym, apelowała na swoim facebookowym profilu. Z nagrania wynika, że Krzysiu to ojciec dzieci, jednak chodzi głównie o to, że policjanci zareagowali tak, a nie inaczej przy małych dziewczynkach. Samo ich pojawienie się mogło wywołać strach, a sytuację zaogniła wymiana zdań z ojcem, który, podobnie jak inni Polacy, już nie wytrzymuje siedzenia w zamknięciu. Dzieci tym bardziej. Internauci utożsamiają się z oburzeniem żony.
Źródło,